Siema, ja jestem Frezi. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak możecie generować obrazy za pomocą sztucznej inteligencji, które będą wyglądały właśnie tak, jak widzicie teraz na ekranie. Oczywiście wszystko, co zrobimy w dzisiejszym poradniku, będzie całkowicie darmowe, nie będzie to Was nic kosztować, a możecie generować ile chcecie tylko obrazów bez żadnych limitów. Pamiętajcie, że jeżeli mielibyście jakiś problem, nie będzie Wam coś działać, w opisie macie link do Discorda, na którym znajdziecie kanał Pomoc. Możecie tutaj napisać, jaki macie problem, a powinna znaleźć się osoba, która będzie mogła Wam pomóc. Niżej znajdziecie także kanał Obrazy AI, na którym możecie pochwalić się, jakie udało Wam się obrazy wygenerować. A więc przejdźmy teraz do najważniejszej części odcinka. Wchodzimy sobie na stronę, którą oczywiście będziecie mieć podaną w opisie. Jest to stronka bing.com/images/create. Jak widzicie, mamy tutaj napisane twórz obrazy rozmawiając z AI. Macie tutaj możliwość od razu wpisania, co chcecie stworzyć, ale i tak najpierw trzeba się zalogować. Więc klikamy sobie dołącz i twórz. Zaloguj za pomocą konta osobistego. No i w tym momencie musimy się zalogować na Wasze konto Microsoft. Jeżeli go nie posiadacie, możecie wcisnąć utwórz je. Tutaj możecie podać swój e-mail albo uzyskać nowy od Microsoftu. Dalej oczywiście podajecie hasło, no i powinniście mieć konto. Jeśli uda Wam się zalogować, powinna pojawić Wam się taka strona. Jak widzicie, mamy tutaj możliwość wpisania tekstu, który byśmy chcieli zamienić na nasz obraz. Niżej możemy zobaczyć inne grafiki, jakie zostały stworzone przez inne osoby. Jak widzicie, naprawdę daje to ogromne możliwości. Możecie dosłownie wygenerować, co tylko chcecie. No i z początku może Was przerazić to, że mamy tylko 9 kredytów, za pomocą których możemy tworzyć obrazy. Nie ma się co martwić, bo jeżeli skończą Wam się te kredyty, to tak właściwie po prostu dłużej czekacie. Dalej możecie generować, tylko trzeba dłużej czekać. A z mojego doświadczenia zauważyłem, że dużej różnicy nie ma. Kiedy macie kredyty, czekacie około 20 sekund, a jeżeli Wam się skończą, czekacie tak maksymalnie do minuty. Możemy oczywiście pisać po polsku, ale jak zapewne dobrze wiecie, jeżeli napiszemy po angielsku, wynik będzie po prostu dokładniejszy i lepszy będzie efekt końcowy. Ja dla poradnika napiszę właśnie po polsku. Napiszmy sobie człowiek siedzący przed komputerem, nagrywający odcinek. Klikamy sobie przycisk utwórz. I teraz musimy chwilę poczekać, aż nasz obraz się utworzy. Przez ten czas mogę Wam pokazać, jak tutaj inne grafiki wyglądają. Tutaj przykładowo wpisałem drużyna zdobywająca puchar zwycięzcy. Jak sobie klikniemy taką grafikę, to oczywiście ona nam się powiększy. Możemy zobaczyć ją w pełnej jakości oraz kliknąć pobierz, żeby sobie pobrać. Mamy tutaj na przykład takiego realistycznego człowieka. Dalej możemy sobie zobaczyć tutaj, udało mi się zrobić takie jeziorko piękne. To rzeczywiście wszystko w największej jakości. A teraz wróćmy sobie, czy udało nam się stworzyć obraz. Jak widzicie, mamy tutaj takiego człowieka, który siedzi sobie przed komputerem. Tutaj ma jakiś mikrofon, kamerkę. No i tutaj sobie jakiś odcinek montuje. Oczywiście pamiętajcie, jest to sztuczna inteligencja, więc zawsze jakieś małe błędy się znajdą. Przykładowo weźmy sobie to, powiększmy tutaj trochę. No i jak widzimy na dole tutaj na przykład trochę coś z ręką się stało. Trochę się dziwnie palec wygiął. Tutaj ten uchwyt w ogóle dziwnie to wygląda, taki wydłużony na nogę jest postawiony. Ale na ogół, jak się tak na pierwszy rzut oka patrzy, wygląda to naprawdę dobrze. Możemy sobie zobaczyć inne zdjęcia. Tutaj chyba efekt wyszedł nawet lepszy. Widać, że tutaj jakiś profesjonalista siedzi. Napiszmy sobie teraz coś innego. Widz youtubera klikający przycisk subskrybuj. Klikamy Enter albo utwórz. No i czekamy chwilę. O, jak widzicie, stworzyło nam w dosyć ciekawym, oryginalnym stylu takie grafiki. Tutaj mamy taką bardziej realistyczną. Tutaj taką właśnie kreskówkową bardziej. Co tu robi Batman? Widzicie, nawet Batman mnie subskrybuje, więc wy też powinniście, nie? Dlatego zachęcam do kliknięcia w przycisku subskrybuj. Tak jak tutaj na przykład. Napisy też całkiem sobie wychodzą. Jak widać, tutaj mamy subscribe przez 2S. Poprawnie się pisze przez 1. No i tutaj też w miarę fajna grafika. Oczywiście zawsze możemy sobie dopisać, jaki chcemy styl. Napiszmy sobie na przykład puszka napoju. Po przecinku dajmy sobie w stylu grafiki 3D. Utwórz. Tutaj mamy także różne wskazówki, co możecie spróbować sobie wygenerować. Oczywiście pamiętajcie, to jest tylko zależne od Waszej wyobraźni. Co sobie wymyślicie, to możecie sobie stworzyć jakikolwiek tylko obraz byście chcieli. No i przez ten czas wygenerowała nam się taka puszka. No widać, że jest to grafika 3D na przykład. Wygląda to całkiem nieźle. Oczywiście jakbyście chcieli pobrać, to sobie klikacie, pobierz. To się Wam zapisuje. No i mamy tutaj taki obraz pobrany. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał, oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić suba, łapkę w górę. Wbijajcie także na Discorda i lecimy już po coraz większy cel subskrypcji, za co naprawdę dziękuję. A więc do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!